Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Cześć wszystkim, trzeci odcinek Anvil Basketball Challenge. Tematem przewodnim będą dzisiaj zwody. Razem z nami będą ćwiczyli amerykański skrzydłowy Garland Green oraz zawodnik rzucający obrońca Adam Piątek. Temat, którym się dzisiaj zajmiemy, to nauka oraz doskonalenie zwodów. Na wstępie należy zaznaczyć, iż nie jest to łatwy temat nawet dla początkujących i warto szukać inspiracji w innych dyscyplinach sportu, które bazują na elementach zwodu, czyli na przykład rugby czy piłka nożna. W dzisiejszym odcinku nasi koszykarze zapoznają się zarówno z zabawami, jak i z zwodami, które wykonuje się na boisku koszykarskim. Pierwszym elementem będzie zabawa, mijanka przygotowująca do nauki zwodów. Następnie przeskoki z kozłowaniem. W trzecim etapie przejdziemy do elementu, który nazywamy hesitation move, do którego będziemy dokładać poszczególne etapy. W czwartym etapie zwody z piłką na pachołkach, w piątym połączenie tego, zawodnicy będą wykonywali te ćwiczenia twarzą w twarz. Szósty element, dołożymy sobie elementy reakcji, które ćwiczyliśmy na pierwszym odcinku i na sam koniec forma zabawowa, wirtualne 1 na 1. Zobaczycie, na czym polega. Pamiętajcie również, że przed każdym treningiem należy dokładnie się rozciągnąć i przygotować, rozgrzać swoje ciało do tego, abyśmy mogli ćwiczyć. Pierwsza zabawa, pierwsze ćwiczenie, mijanka. Zawodnicy pokażą na małej przestrzeni. To jest ćwiczenie przygotowujące do nauki zwodów. Wygląda w bardzo prosty sposób. Zawodnicy twarzą w twarz będą ćwiczyli do siebie, będą wykonywali zwód w prawo, tak jak potrafią, a następnie będą mijali się w lewą stronę. Hop, fake and go. Same, right and left, hop, right and left. Go now, faster guys, faster, like, yeah. I teraz, zawodnicy ćwiczą, robią zwód w prawo, let's go, keep going, I will talk. Zawodnicy ćwiczą, wykonują zwód w prawo, następnie mijają się w lewo. Na razie przygotowujemy się, na bardzo ważne jest bezpieczeństwo w tych ćwiczeniach, żeby zawodnicy się nam nie zderzyli. Oczywiście u dzieci możemy wykonywać to w pełnym gazie na całej długości boiska. Ok guys, switch side, go to the fake to the left and go it cross to the right. Let's go, fake to left and right, nice. And try to do this faster. Teraz zawodnicy pokażą w lepszym tempie. Go! Tak jest. I przygotowujemy się do... Nice! Pierwsze ćwiczenie, mijanka pojedyncza. Jak widzicie, ona ma na zadanie przygotować i troszeczkę rozgrzać. Teraz wykonamy sobie mijankę podwójną. Ona już będzie troszeczkę trudniejsza. Prawo, lewo, go! Tak jest. Zawodnicy zaczynają bardzo ostrożnie, bardzo powoli. Zadaniem ich jest zrobić zwód w prawo, w lewo i minąć w prawo. Ok, try to do this like with some extra speed, extra energy, like nice. Teraz zawodnicy zaczynają ćwiczyć w coraz lepszym tempie. Brawo, guys. Let's go, keep going. Ok, switch side, go to the left, right and cross to left. Let's go. Nice. Ah, yes. I bardzo dobrze, że to wyszło i na to musimy zwrócić uwagę. Bezpieczeństwo, podstawowa sprawa na zajęciach z dziećmi. Hop. Now slowly. Start from the beginning slowly. Zaczynają zawodnicy zawsze powoli to ćwiczenie. And now go, extra speed. Let's go, make a fake to the left. Nice. Brawo. Kolejny element, który też przygotowuje do nauki zwodów, przeskoki z kozłowaniem. Jak widzicie, mamy przygotowane rekwizyty w domu. Oczywiście możemy sobie użyć naprawdę sznurka. Potrzebujemy piłkę do koszykówki. Jak widzicie, chłopacy mają przed sobą czarną linię, która będzie służyła w orientacji jak gdyby w terenie. Pierwsza sprawa. Zawodnicy będą kozłowali sobie piłeczkę na linii i będą przeskakiwali na jeden z boków i wracali na linię. Jak wygląda ćwiczenie? We start like this. We dribble the ball like front of the line and we're going like this. Online and get back. Online and get back. Online and get back. Ok? Ćwiczenie. Zawodnicy kozują piłeczkę na linii. Ich zadaniem jest skoczyć w lewo i wrócić na linię. Skoczyć w lewo i wrócić na linię. Ready? Right hand dribbling the ball. Jump to the left and get back online. Ok? Ready? Let's go. Mocny kozioł. Yes, like hop, jump, yes. Piłka kozuje. Jak widzicie, hey, strong, pound, strong, strong dribbling and go to the left and jump on the line, nice. Jak widzicie Państwo, zawodnicy kozują mocno piłeczkę, stoją w pozycji koszykarskiej i mają skoczyć w lewo i wrócić. Ok, switch side guys, left hand dribble the ball and go to the right, nice. Good job, strong dribbling, brawo, tak jest. Oczywiście możemy dołożyć tutaj element zawodników, ponieważ to ćwiczenie jest proste, że muszą czytać na przykład cyferki trenera. One up, call the numbers, nice, nice. Adam, tylko na prawą stronę, ok? Ok, guys. Pierwszy element, teraz troszeczkę przejdziemy do trudniejszego. Zawodnicy będą musieli pozostawić piłeczkę na linii, natomiast będą przeskakiwali z jednej strony na drugą. Let's go, fellas. Strong grip, jump. Switch the hand.
start with strong dribbling, follow strong dribbling and go with the speed, faster and faster, jump, yes, prepare your body to make fakes, let's go, nice, dawaj, 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 brawo Adam, hop fake, good job, strong, nice, brawo, okay, okay guys, good job. W trzecim etapie naszego odcinka dzisiejszego zajmiemy się teraz przygotowaniem do tak zwanego hesitation move. Co znaczy ten hesitation move? Można to sobie wytłumaczyć, jest to takie zamrożenie zawodnika, zmiana tempa, zmiana rytmu, która polega na tym, że próbujemy wstrzymać naszego przeciwnika, zobaczyć czy zareaguje czy nie i po tym zmienić tempo. Jest to jedna z takich podstawowych wersji, z których możemy używać więcej elementów z wodu. Guys, we go with hesitation, ok? Pierwsze ćwiczenie bardzo proste, wydawałoby się, a zobaczycie sami w domu, że to nie jest łatwa sprawa. Zawodnicy będą kozowali piłeczkę, muszą wyskoczyć z lewej nogi, spaść na lewą nogę i tylko dołożyć prawą, pracując w rytmie. Wyskoczyć, opaść, wyskoczyć, opaść. Strong dribbling and go. Jump, yes, hop. Nie potrzebujemy, without crossovers now, only jump and land. Yes, good job, keep going. Tak jest, bardzo proste, switch leg. Let's go, zmiana nogi, zmiana ręki, right, hop, go, jump and landed on the right, jump, tak jest. Jest to pierwszy element przygotowujący do hesitation move. Brawo, ok, good job, pierwsze ćwiczenie wykonaliśmy w miejscu, teraz dołożymy sobie to samo, na małej przestrzeni będą się zawodnicy poruszali troszeczkę do przodu, czyli wykonają ten sam ruch, ale po każdym ruchu dołożą sobie krok do przodu i dołożymy sobie tutaj element koordynacyjny, podświadomie oczywiście, bo zawodnicy o tym nie wiedzą i zobaczymy, czy zawodnikom się uda wykonać to ćwiczenie, bo nie wszyscy je robią za pierwszym razem, chociaż wydaje się bardzo łatwe. Czyli zawodnicy wykonują hesitation i przechodzą jeden krok do przodu. Let's go fast. Hop, jump and forward. Jump and forward. Jump, forward. Good job. Get back, switch hand. Dawaj, idziemy, to samo. Nice. No, jak widzicie Państwo, Garland ma już bardzo duży problem. Ok, fast, one more time, G, give me ball. Dokładnie ćwiczenie w takim układzie. Hesitation. Ląduję na tą samą nogę i przechodzę do przodu. Hop, ląduję na tą samą nogę i przechodzę do przodu. W drugą stronę, prawa noga. Hop, ląduję i przechodzę do przodu. Hop, ląduję, przechodzę do przodu. Prawa skacze, prawa ląduje. Jak Państwo widzieli, G, we repeat on the right side. Ok, let's go. One more time on the right. Hop, nice, 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 let's go, switch hand, let's go. Teraz Państwo zobaczą, tak jest, bardzo duży problem, nie jest to łatwe. Dobrze, Adam, ok. Dołożymy sobie kolejne elementy teraz, hesitation move i crossover. Jest to bardzo fajny zwód, który wykorzystuje się bardzo często na meczach. Możecie zobaczyć to szczególnie w NBA. Zawodnicy bardzo dużo tego używają i na amerykańskich filmach szkoleniowych, gdzie się naucza zwodów, jest mnóstwo tego. Zawodnicy zaczną na razie w jednym miejscu, a następnie będziemy troszeczkę próbowali dodać energii do tych zwodów. Like start in one place, ok, let's go. Hesitation, hop, go, nice, hop. Nice. I switch hand. Hop. Nice. Nice. Good job. Good job. Ok. Dawaj. Ok. Jedna rzecz. Nasi zawodnicy przeszli troszeczkę do etapu, który będziemy chcieli sobie pokazać później. Pokazali pullback crossover, natomiast my chcemy zrobić hesitation, iść do przodu. Pokażemy ćwiczenie, czyli mamy hesitation and idziemy crossover, idziemy do przodu. I mamy znowu hesitation, idziemy crossover, idziemy do przodu. I poruszamy się do przodu, ok? Go to the forward. Let's go, fall. Let's go. Strong fake, hop, strong fake. Let's go. Hop and fake. And fake and go. Hop and get back, get back, get back and one more time. Let's go. Jump, cross, jump, cross. Jump, cross, nice, brawo G, hop, jump, cross. Ok, jak Państwo widzą, bardzo ważne jest, jakie elementy ciała pracują przy zwodach i szczególnie tutaj zawodnicy pokazali głowa, barki, biodra, im więcej elementów uda się uruchomić, tym nasz zwód będzie bardziej efektywny. Przejdziemy sobie do hesitation inside, outside, który już jest naprawdę trudnym elementem. Trzeba opanować swoje ciało, trzeba opanować swoje nogi. Guys, zwód inside, outside jest to najprostsza forma, gdzie przenosimy balans ciała i jednocześnie zagarniamy piłkę ręką z lewej strony na prawą. Przenosimy balans, zagarniamy piłkę i wracamy na ten sam kierunek, w którym atakowaliśmy. Hesitation plus inside, outside. Let's go. Hesitate and in, out. Hop, nice. Hesitate and in, out. Nice. Nice. Ok?
Wait a second. Jak Państwo widzieli, zawodnicy pomylili się w tym ćwiczeniu, wykonywali z lewej nogi to, natomiast jeżeli idziemy w lewą stronę, tak jak Garlon, musimy wykonywać to na nodze prawej. Trzeba podzielić to na dwie sekwencje. Pierwsza sekwencja to jest skok i wylądowanie, a następnie jeszcze jest inside-outside. I to jest kluczowy element. Like we have like two segments, yes? Jump, first landed, and then in-out. Ok? Let's go fast, let's go. Pokażcie. With the speed, with the rhythm, nice. Good job, G. Hop, nice. Hop, nice. Get back and do this in the same place, only in one place, let's go, jump and go, immediately, hop, in, out, hop, go, in, out, dobry Adam, let's go, strong, fake, dawaj, keep smiling, nice, okay, same, but stay in one place, okay, stay in position and go immediately, like in position, let's go, hop, jump and go, in, out, jump and in, out, nice, keep going, better speed, let's go, we need to, yes, potrzebujemy naprawdę dobre tempo, brawo, G, let's go, keep going, good job, good moves, yes, fake, okay, zrzucić musimy uwagę na to, żeby zawodnicy patrzyli przed siebie, pracowali cały czas po postawie koszykarskiej po to, żeby ta eksplozja z wodą była jak najlepsza. I na pewno kluczowym elementem w wodzie jest Wasze zaangażowanie i energia, którą przekazujecie. Jeżeli dacie energię w zwód, to ten zwód przyniesie Wam korzyści w postaci minięcia przeciwnika. Trzecim elementem z hesitation move będzie atak, czyli zamrożenie przeciwnika, ale przeciwnik w obronie nie zareaguje i będziemy mijali go w tą samą stronę. Ćwiczenie będzie wyglądało bardzo podobnie, czyli znowu wyskakujemy na przykład z lewej nogi, lądujemy na lewą nogę, przeciwnik nie zareagował i od razu atakujemy go w prawą, czyli w tą, którą chcieliśmy początkowo. Hop and go, nice. And get back, like one hand and get back immediately, let's go. Hop and get back, nice, G, and go, brawo. Let's go, G, hesitate and go, nice. Hop. Yes. Good job. Okay. Switch side. Switch sides. Let's go. Because Adam did to the right. Let's go. Let's go, guys. Hop, left. I go. Nice. Good job, G. Good job. Jak widzicie, im więcej energii, Adam. Tak jest. Brawo, G. G wykonuje to z super energią. Brawo, G. Hop, jump, go. Nice. Good job. Kolejnym etapem będzie wykonywanie zwodów, które zawodnicy dosyć często używają na meczach. Mam nadzieję, że uda się chłopakom pokazać to w super sposób, jak te zwody wyglądają. Będziemy sobie je nazywać, nazwiemy sobie imionami koszykarzy po to, żeby łatwiej nam się było posługiwać i zapamiętywać te nazwy. Szczególnie dzieci to lubią, bo lubią się wzorować na swoich idolach. Jak widzicie, użyjemy sobie słupków w tym ćwiczeniu, zaczniemy sobie, nazywamy sobie ten zwód tutaj potocznie, szczególnie między juniorami, nazywamy go od zawodnika europejskiego koszykarza Bogdanowicz. W Polsce bardzo często ten zwód używał Andrzej Pluta podczas meczy, jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście można odszukać na YouTubie, jak pan Andrzej wykonywał to w polskiej lidze, natomiast Bogdanowicz w ligach zagranicznych. Zwód polega na... Zawodnicy będą zmieniali piłeczkę, czyli będą używali crossovera, czyli zmiany piłki z ręki prawej do lewej, jednocześnie wykonując zwód w przeciwną stronę do ruchu piłki. Czyli w momencie, kiedy gimbal, w momencie, kiedy zawodnicy będą zmieniali piłeczkę z ręki prawej do lewej, będą robili jeszcze zwód w prawo i dopiero wracali do pozycji wyjściowej. Zwód wygląda na wprost przeciwnika w ten sposób, że zawodnicy uciekają jak gdyby, uciekają od przeciwnika. Let's go, guys. We go with Bogdanowicz move. Let's go fast. Hop, dribble the ball, nice. Strong dribbling, yes. Good job. And now go now with more energy. Speed, dawaj, Adam. Let's go, dawaj. W pełnym gazie, Adam. Hop, nice. Crossover and fake. Crossover, fake. Crossover, fake. Nice. Crossover, fake. Nice. Good job. Good job. Strong dribbling, strong dribbling, strong dribbling. Let's go fast. Cross, fake. Cross, fake. Okay. And same. We go with the same, but we go to the forward. Czyli wykonujemy to samo ćwiczenie, ale będziemy atakowali przeciwnika do przodu. Czyli wykonujemy crossover fake i atak. Więc mi crossover fake, atak. Crossover fake, atak. Ok? Let's go fast. Crossover fake, atak. Let's go. Cross fake, atak. Cross fake, atak. Let's go. Hop, nice. Let's go. Let's go. Cross fake, atak. Chłopacy pokazują ćwiczenie z poruszaniem się do przodu. Jest to super zwód, brawo. Bardzo łatwo w trakcie spotkania nabrać przeciwnika na ten zwód. Zawodnicy bardzo często reagują na przeniesienie piłki, na balans ciała. Także brawo, brawo, let's go, keep going, dawaj Adam. Hop, fake, cross, atak. Ok? Ok, guys? Ok? To był pojedynczy Bogdanowicz, od razu damy trudniejszy element chłopakom, pójdziemy w Bogdanowicz podwójny, czyli od razu zrobimy ten zwód dwa razy z rzędu. Jak będzie wyglądać ćwiczenie, czyli slow motion, z prawej do lewej zwód i od razu crossover z lewej do prawej i drugi zwód.
cały czas zostajemy w podstawowej pozycji do kozłowania, bo to jest podstawa. Po crossoverze robimy zwód i od razu robimy crossover i znowu robimy przeskok, czyli po prostu łączymy wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj wykonywaliśmy. Na początku były przeskoki, w których zawodnicy przeskakiwali z jednej strony na drugą. Dokładnie to jest to samo, co robiliśmy na początku, tylko że dokładamy balans ciała, czyli cross, przeskok. I wtedy wychodzi nam bardzo eksplozywny i efektywny zwód. Let's go. Od razu. Nie potrzebujemy kozła pomocniczego. Nice, nie potrzebujemy kozła pomocniczego. Let's go. Nie potrzeby. Nice. And go. Brawo. Good job. Now, G, you got this. Let's go. Hold one. And go. Immediately. Nice. Good job. Keep going. Hop. Nice. Nice. Immediately. Go. Dawaj, Adam. Let's go. OK. Zaczęliśmy sobie na pierwszym odcinku od koordynacji, która jest bardzo ważnym elementem w koszykówce i jak widać jest nieodłącznym elementem zwodu. Przejdziemy sobie do kolejnego zwodu. W Europie bardzo często nazywany jest ten zwód body roga, natomiast w Stanach Zjednoczonych znany jest jako sham gut. Yes, I call it good this. Sham gut, sham gut. Zwód, który polega na... Zawodnik atakujący wypuszcza sobie piłkę z ręki kozłującej w stronę, którą się porusza, natomiast w momencie po wypuszczeniu będzie zagarniał piłkę drugą ręką i zmieniał kierunek ruchu. Najlepsi zawodnicy są w stanie nawet zmienić kierunek ruchu o 90 stopni. My tutaj nie będziemy naszych koszykarzy do tego zmuszać. Też polecam na YouTubie filmiki Body Rogi, który wykonuje to w pełnym gazie na meczach. Wypuszczamy piłkę prawą ręką, zgarniamy lewą i zmieniamy kierunek. Let's go, guys. Let's go. Leave and go. Brawo. Brawo, G. Let's go. Good job. No. And now, faster and faster, let's go! I w jednym miejscu, good job! Brawo, G, nice! Nice, keep going, Adam, brawo, Adam! Adam wykonuje pełne ruchy, always! Head up, watch the floor, watch the court! Let's go, guys, brawo, Adam! Good job! Body roga, nice! Nice, good job! Brawo, brawo! Ok, ok, Falos! Bardzo dobrze pokazali ten zwód chłopacy. Nie jest on często wykorzystywany w meczach, ale tak naprawdę są. Nawet w polskiej lidze zdarzały się przypadki w ostatnich sezonach, gdzie zawodnicy nabierali swoich przeciwników na tego typu zwód. Kolejny zwód, bardzo podobny element, który już robiliśmy. Po amerykańsku nazywają go sobie pullback crossover. Wrócimy do naszego hesitation i do pullback crossover. Jest. Jak wygląda ćwiczenie? Zawodnicy chcą zaatakować swojego przeciwnika, to jest nasz przeciwnik. Wykonują ruch do ataku, robią kozioł, natomiast zawodnik nie zareagował i w momencie kozła będą wracali do tyłu, żeby stworzyć sobie przestrzeń do gry 1 na 1, w międzyczasie zmieniając nogi jak nożyce. I po raz kolejny będą wykonywali kozioł w drugą stronę i zmieniali nogi w nożyce. Robimy taki krok do tyłu, czyli chcemy zaatakować, zawodnik się nie nabrał i robimy sobie przestrzeń i atakujemy w drugą stronę. I znowu robimy przestrzeń i atakujemy w drugą stronę. I szybciej, i coraz szybciej. Hop. Let's go, guys. Zawodnicy wiedzą, jak wykonać to ćwiczenie. Brawo, nice. Hop. Bardzo ważny element, ta praca nóg, ten scyzoryk, ten przeskok, to jest kluczowy element. Keep going, G, keep going. Hop, kluczowy element, przeskok, nice. Good job, nice. Brawo. OK, OK, we show one thing. Pokażemy z G, co jest kluczem w tej grze 1 na 1. Jak ja jestem bardzo blisko, go to the side, like go front, with me, front to the face to face. Jit próbuje zaatakować mnie w prawo, go to the right. Ja zareagowałem i teraz on robi step back do tyłu i ma bardzo dużą przestrzeń do tego, żeby minąć w lewo, wykonać rzut, a jeżeli ja zdążę zareagować, może wykonać po raz kolejny. I w ten sposób próbujemy stworzyć sobie przestrzeń do gry 1 na 1, używając zwodu. Let's go one more time, few seconds more, let's go guys. Hop, nice, good job, nice, head up, watch the floor, read the numbers, nice, 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 good job, this side, let's go, good job. Good job, ok? Ok, done. Ostatni zwód, nazwiemy sobie go imieniem jednego, nazwiskiem jednego z koszykarzy, który na pewno w Wrocławku jest bardzo popularny i wykonuje go w polskiej lidze. Bardzo często nazwiemy sobie zwód
Florence, Jimmy Florence po prostu, który wykonuje ten zwód kilkanaście razy podczas każdego spotkania. Jak będzie wyglądał zwód? Będzie to połączenie elementu, który robiliśmy wcześniej, czyli naszego Bogdanowicza, z przełożeniem piłki pod nogami. Zaczynamy w pozycji koszykarskiej do kozłowania. W momencie, kiedy będziemy zmieniali piłeczkę pod nogą, będziemy wykonywali skok w przeciwną stronę, gdzie idzie piłeczka. Co to znaczy? Jak wygląda ćwiczenie? Nasz przeciwnik chce go zaatakować. Przeciwnik myśli, że chce go zaatakować w prawą stronę, zmieniając piłkę pod nogą. Natomiast ja będę wykonywał separację w lewą stronę, czyli jest zmiana i separacja jest w lewą stronę. Czyli jest hop i w przeciwną stronę. Czyli połączenie Bogdanowicza ze zmianą pod nogą. James Florence, let's go guys. Try to do this. Hop, jump. Hop, nice. Brawo, good job. Hop, between, jump. Between, jump. Yes, brawo G now. Between, jump. Ćwiczenie ma dwie sekwencje. Pierwsza jest zmiana pod nogą i następnie jest dopiero separacja, czyli odskok do boku. One more time. Okay guys, wait a second. G, one more time, we show this drill, like face to face. Jeszcze raz, żeby Państwo wiedzieli, żebyśmy wszyscy wiedzieli, na czym jest przewaga podczas tego zwodu. G próbuje zaatakować tu w prawo pod nogą. Ja zareaguję, a on w tym czasie robi separację w lewą stronę. Czy to do rzutu, czy też do kolejnego ataku. Może zaatakować oczywiście też do kosza. Natomiast najważniejsze jest, żeby zmienić obrońcę i zrobić jak największy skok do boku, żeby jak największa przestrzeń znowu stworzyła się między przeciwnikiem. G, do this live with me. Let's go. Hop, nice. And jump more to this side. Hop, yes. Hop, like, yes, like this. Go. Nice. Let's go. Let's go, guys. Few times more on the coin. Let's go. G, same. Florence. Nice. Good job. And jump to the side. Też polecam odszukać filmiki na YouTubie ze spotkań, chociażby Anvilu z Arką Gdynia. Ok, guys. Dobiegamy już do końca naszego odcinka, w którym zawodnicy zaczęli sobie od zabawy przygotowującej do zwodów, następnie zaprezentowali Państwu kilka zwodów, które na co dzień koszykarze używają podczas spotkań. Natomiast na sam koniec chcemy zrobić sobie wirtualną grę 1 na 1. Nie mamy w domu kosza na małej przestrzeni, chcemy zabawić się i wykorzystać wszystko to, czego się nauczyliśmy. Zawodnicy pokażą, uwielbiam tą grę wykonywać na treningach z dziećmi czy z juniorami nawet i zawodnicy też to bardzo lubią. Na małej przestrzeni, czyli w kółku, zawodnik musi wyobrazić sobie, że gra 1 na 1 z przeciwnikiem. Musi wykonać jak największą liczbę zwodów w przeciągu 10 sekund. Cały czas mając w głowie to, że jest to 1 na 1 z przeciwnikiem. G will show us. Let's go G. Hop, nice, tak jest. Good job, brawo. Florence Bogdanowicz, nice. Florence Bogdanowicz, jump. Yes, let's go. Nice, nice. Good job. Brawo. Ok, good job G. G wykonał bardzo wiele zwodów w jednym miejscu, jak widzicie 10 sekund wystarczyło naprawdę, żeby się nawet zmęczyć. Adam dołoży kolejne elementy w tym ćwiczeniu, ponieważ musimy sobie zawsze wyobrazić, że przeciwnik, z którym gramy, może zareagować, czy do przodu, czy do tyłu, czy do boku. Adam będzie wykonywał zwody, ale bardziej będzie pracował jeszcze w przestrzeni koła, to znaczy będzie atakował zawodnika do przodu, będzie robił odkozłowanie do tyłu, dopiero będzie wykonywał kolejne zwody, po prostu, żeby jak najwięcej tego przeciwnika zwodzić. Let's go Adam, dawaj, hop, tak jest. Do tyłu, tak jest, dawaj, 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 keep going. Dawaj tam, brawo, dobrze, hop. Różne zwody, mocniej, faster, faster, dawaj, szybciej, szybciej Adam, let's go. Dawaj, tak jest, mocno. Dobrze Adam, jeszcze twarzą do kamery, dawaj. Go, go, go Adam, go. 5 sekund więcej, dobrze. Ok, brawo, good job. One more time, G, ok? Ok, let's go, G, hop, nice, good job. Full speed, brawo, let's go. Brawo G, keep going, tak jest, nie przejmujemy się, brawo. Nice, nice, one on one, face up. Brawo. Ok, ok guys. G, good job. Adam, dobra robota. Jak Państwo widzieli, zwody, trudny element. Natomiast znowu, jeżeli nauczamy dzieci, dzieci mogą się bawić. Bawić po prostu w grupie czy pojedynczo. Każdy ruch wykonany do boku, do przodu, do tyłu jest zwodem, na który może się nabrać przeciwnik. Widzimy się w następnym odcinku w przyszły czwartek. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.